9. Gość poranka. A gościem poranka jest Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak się spało? Ciężka noc chyba. Nie no, spało się dobrze, tylko krótko. No właśnie, nowy rząd nam powstaje, nowy premier będzie dzisiaj zaprzysiężony najprawdopodobniej. To Donald Tusk, nie premier Mateusz Morawiecki. Dlaczego się nie udało? Zaprzysiężenie będzie miało miejsce, o ile wiem, z informacji publicznie dostępnych jutro. Natomiast wczoraj rzeczywiście Sejm wybrał w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj będziemy mieli kontynuację tego procesu, który ma się zakończyć jutro zaprzysiężeniem u pana prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast dlaczego nie udało się uzyskać poparcia większości dla trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego? W moim odczuciu wygrały partykularyzmy partyjne, wygrały jakieś takie obliczone na partyjną korzyść czy kalkulację decyzje czy przesłanki, które spowodowały, że formacje polityczne, którym zdecydowanie jest bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o kwestie programowe, zdecydowały się poprzeć Donalda Tuska, a nie trzeci rząd Mateusza Morawieckiego. Szkoda przede wszystkim z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia naszego kraju, bo doświadczenia poprzednich lat, w których premierem był Donald Tusk, są po prostu negatywne. Do tego jeszcze przejdziemy, natomiast na chwilę jeszcze chciałabym, żebyśmy skupili się na właśnie przewodniczących tych komitetów, tych klubów, tych partii, które zdecydowały się poprzeć premiera Donalda Tuska. Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj w Sejmie, uzasadniając, dlaczego poprze kandydaturę Donalda Tuska, cytował między innymi słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, że PSL powinien zniknąć ze sceny politycznej. Czy sądzi pan, panie ministrze, że on po prostu przez te wszystkie lata przyglądał się, obserwował, patrzył i teraz nie mógł pogodzić się z tym, że mógłby poprzeć Prawo i Sprawiedliwość? Właśnie między innymi dlatego zacytował te słowa. Myślę, że każdego, w przypadku każdego z klubów i środowisk politycznych decyzja była podyktowana nieco innymi przesłankami. Jeśli chodzi o PSL, to o tym mówił rzeczywiście wczoraj jej prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. No, na pewno te słowa, które cytował, czy tego rodzaju wypowiedzi, nie pomogły w budowaniu jakiegoś porozumienia, czy w budowaniu wspólnej płaszczyzny, w oparciu o którą można byłoby tę współpracę prowadzić. A czy to był błąd, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się na współpracę, być może porozumienie z jakąkolwiek inną partią, z jakimkolwiek innym ugrupowaniem? Konfederacja, jak wiemy, również nie poparła premiera Mateusza Morawieckiego wczoraj. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska tak naprawdę miała to zaplecze w postaci właśnie Szymona Hołowni. Są tezy publicystów, są tezy polityków, które mówią o tym, że Szymon Hołownia to jest przystawka wręcz Platformy Obywatelskiej, ale nie zgłębiając się na chwilę w to, czy Prawo i Sprawiedliwość błędnie nie zbudowało sobie takiej przystawki. Ale dla mnie pytanie jest nieco dziwne i zaskakujące, bo to nie jest kwestia budowy jakiejś przystawki bądź braku tego typu działań, tylko to jest kwestia możliwości zawiązania z kimś partnerskiej relacji, czyli zbudowania koalicji. Nam się to nie udało. Trzeba to traktować na pewno w kategoriach niepowodzenia, ale też trzeba przypomnieć stare powody.
powiedzenie, do tanga trzeba dwojga. To jest tak, że my na pewno popełniliśmy szereg błędów w ciągu ostatnich lat. Każda formacja polityczna, każde środowisko polityczne, które jest aktywne, popełnia błędy. Natomiast błędy w polityce się zdarzają, tak samo jak w życiu naszym codziennym, zdarzają się, nie jest to nic nadzwyczajnego. Ważne, żeby wyciągać z tego wnioski i nie powtarzać ich. Natomiast do tanga trzeba dwojga. I żałuję, że politycy, czy to z formacji Szymona Hołowni, czy to z formacji polskiego, po prostu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie wybrali współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, bo tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu taka koalicja byłaby korzystniejsza z punktu widzenia Polski niż ten rząd, o którym wiemy, że będzie się za chwilę formował i który będzie prowadził nasz kraj przez te niespokojne czasy, w których przyszło nam żyć. Jakie wskazałby pan błędy, których już Prawo i Sprawiedliwość nie popełniłoby ponownie, gdyby zostało przy rządach? Wie pani, ja wolę bić się w swoje piersi, a nie w piersi zbiorowe. Ja mogę mówić o swoich błędach. Nie wiem, czy to dzisiaj temu ma być poświęcony program, ale na pewno były to zarówno błędy na takie natury niecałe, politycznej, ale gdyby pan wskazał swoje błędy. Mhm. Na pewno, jeśli chodzi o moje błędy, to ja na pewno mogę powiedzieć, że mogłem być bardziej aktywny w szeregu kwestii w ciągu ostatnich 8 lat jako parlamentarzysta, czy też czasami być może byłem zbyt pewny siebie, czyli zabrakło tak zwanej pokory i większej empatii, więc tu oczywiście można by wyliczać błędy, ale tak jak powiedziałem, błędy w polityce, jak i w życiu codziennym są czymś naturalnym. Ważne, żeby z nich wyciągać wnioski. Ale jeszcze wracając do kwestii budowania koalicji, czy to tej próby, która zakończyła się wczoraj, czy innych potencjalnych prób, które miały miejsce wcześniej, bądź będą miały miejsce w przyszłości, to ja chciałbym wyrazić taką nadzieję, że mimo wszystko, mimo tej bardzo dużej polaryzacji w Polsce, wojna plemienna nie będzie postępowała i nastąpi jakiś spadek emocji. To zależy oczywiście od wszystkich sił politycznych, przede wszystkim od tych, które tworzą obecnie rząd, bo wiadomo, że rząd zawsze ma w tym obszarze większe możliwości, a mówię o tej nadziei dlatego, że taka nadmierna polaryzacja polityczna z punktu widzenia kraju jest po prostu niedobra. Jeżeli mamy przed sobą poważne wyzwania, z którymi teraz przychodzi nam się mierzyć, to powinniśmy umieć jako klasa polityczna prowadzić dialog, rozmawiać i wspólnie rozwiązywać problemy. To w takim razie jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość? Czy właśnie patrzącą na ręce, rozliczającą między innymi zapowiedzi z exposé, które jest zapowiadane, które padną z ust Donalda Tuska, nowego premiera? Zapowiadany jest także nowy zespół rozliczający działania nowego rządu. Czy pan być może także w nim zasiądzie? Na pytanie, jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość, to ja jestem przekonany, że będziemy opozycją merytoryczną i rzetelną. I tam oczywiście wszędzie, gdzie trzeba będzie rozliczać i wskazywać błędy większości parlamentarnej, to będziemy to robić. Taka jest zresztą rola każdej opozycji, żeby patrzeć na ręce rządzącym i zwracać uwagę na te kwestie, które są złe, czy które nie służą krajowi. Natomiast oczywiście w działaniach, jeśli by były takie działania podejmowane, które będą dobre z punktu widzenia obywateli polskich, z punktu widzenia kraju, to tam będziemy oczywiście wspierać rząd w imię właśnie dobra Polski. Tak powinna w moim przekonaniu wyglądać praca merytorycznej, rzetelnej opozycji. A działania zespołu na czele najprawdopodobniej, bo o tym mówił sam premier Mateusz Morawiecki, ma stanąć właśnie były premier. Czy pan także chciałby zasiąść w takim zespole?
Ja nie znam jeszcze formuły tego zespołu, z nikim o tym nie rozmawiałem, natomiast bez wątpienia każda inicjatywa, której celem jest właśnie kontrolowanie tego, co robi większość parlamentarna, mówię z punktu widzenia polityka opozycji w tej chwili, prawda? Więc każda tego rodzaju inicjatywa, która z jednej strony jest ukierunkowana na pewną kontrolę, ale z drugiej strony jest już działaniem wybiegającym w przyszłość, czyli pracowaniem nad projektami, które będą realizowane w przeszłości, które są istotne dla naszego kraju. Każda oczywiście taka aktywność jest ciekawa i godna rozważenia. Jak będą wyglądały zatem te nowe rządy? Czy Donald Tusk poradzi sobie w tych trudnych, jak pan zaznaczył, czasach? No wiemy, że mamy ciężką sytuację, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, choćby dlatego, że mamy agresję zbrojną za wschodnią granicą. No ale nowy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, jak i sam Donald Tusk, dali się już poznać jako rządzący. Co to może oznaczać? No oczywiście tych problemów międzynarodowych jest dużo więcej, bo oczywiście jest niestety nie tylko za wschodnią granicą, ale w wielu miejscach na świecie narastające napięcie bądź już trwające konflikty i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, też niezwykle ważna z punktu widzenia przyszłości Polski, to planowana reforma i zmiana traktatów w Unii Europejskiej, która jest realnym zagrożeniem z punktu widzenia państw narodowych, ponieważ chce pozbawić części praw poszczególne kraje tworzące wspólnotę. Jest szereg wyzwań wewnętrznych, związanych między innymi z tą polaryzacją, która zaczyna być po prostu groźna z punktu widzenia Polski, oraz szereg innych wyzwań i problemów, więc rzeczywiście czasy są niespokojne. Jaki będzie rząd Donalda Tuska? No, o tym przede wszystkim przekonamy się dzisiaj, kiedy oficjalnie usłyszymy, kto w tym rządzie będzie zasiadał, ale ja bym życzył każdemu rządowi, nieważne kto będzie premierem, a kto będzie ministrem, każdemu polskiemu rządowi życzyłbym jak najlepiej, bo życzę jak najlepiej Polsce. Niemniej nie możemy przecież udawać, że nie pamiętamy tego, co działo się w latach 2007-2015, tych wszystkich niekorzystnych tendencji i decyzji, które wtedy były podejmowane, zarówno tych na przykład dotyczących szalenie istotnej dziedziny, czyli bezpieczeństwa państwa. Myślę tutaj o redukcji polskich sił zbrojnych, myślę tutaj o zwijaniu wojska polskiego, ale również szeregu problemów gospodarczych związanych z niskimi płacami, związanych z niedbaniem o budżet państwa i przyzwoleniem na to, żeby poprzez lukę VAT-owską oraz szereg innych patologicznych rozwiązań, można takiego chyba określenia użyć, pieniądze z budżetu państwa polskiego wypływały i szereg innych problemów, z którymi wtedy mieliśmy do czynienia, więc o tym wszystkim nie można zapominać i stąd moja poważna obawa, jak będą wyglądały najbliższe miesiące i lata, kiedy będziemy mieli rząd kierowany przez pana Donalda Tuska. Słyszymy z ust polityków, pan także, panie ministrze, mówił tutaj o tym, że najważniejsze jest znalezienie pola do współpracy, że to dla dobra kraju, ale obserwując także to, co się działo wczoraj na sali obrad, no mieliśmy słowa nawiązania do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i można to uznać za prowokację w kierunku Jarosława Kaczyńskiego. Słyszeliśmy, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. Te emocje są bardzo duże chyba jednak. Emocje są bardzo duże i słowa, które padają na sali sejmowej i w mediach, atmosferę jeszcze potrafią podgrzewać. Natomiast no, fakty są takie, że część działań podejmowanych przez poszczególnych polityków też należy jasno określić, interpretować, że są to działania, które są korzystne nie dla państwa polskiego, tylko przede wszystkim dla innych krajów, czy to naszych sąsiadów, czy to innych krajów. I o tym też trzeba twardo mówić.
odmówić, jeżeli takie sytuacje mają miejsce. Natomiast oczywiście uważam, że debata publiczna to powinien być jeden z tych obszarów, w którym powinniśmy wszyscy politycy, niezależnie od barw, które reprezentujemy, powinniśmy większą uwagę zwrócić na to, żeby właśnie doprowadzić do pewnej deeskalacji. Bo tak jak powiedziałem, to napięcie jest no, po prostu niebezpieczne z punktu widzenia naszego kraju. I zapowiedzi wczoraj, nie pamiętam, który z polityków do niedawna opozycji, dzisiaj większości parlamentarnej, który mówił o tym w jednym zdaniu, że teraz to już nie będzie właśnie tych wszystkich napięć i podziałów, rodziny usiądą spokojnie przy wigilijnym stole, a potem mówił, że ale właśnie PiS to trzeba wyrzucić poza nawias życia społecznego i politycznego, no to są właśnie takie wypowiedzi, których należy unikać, to są właśnie takie wypowiedzi, które można nazwać polityczną mową nienawiści i słowami, które rozpalają emocje zamiast je studzić. Czego życzyć w takim razie panu jako polityka w nowej roli? Nie, ja myślę, że wszystkim politykom należy życzyć i warto życzyć spokoju, dystansu, poświęcenia się służbie publicznej i skupieniu na merytorycznej pracy, a nie na połajankach politycznych, których jesteśmy często świadkiem w Sejmie czy w mediach. To tego życzymy. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był o poranku. Dziękuję pani, dziękuję Michał państwu. Dworczyk. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. 7:09. Gość poranka.